Dzień dobry, witam Państwa. Najmniejsza orkiestra świata, czyli orkiestra Ludwika Sarskiego w pełnym dwuosobowym składzie. Piotr Tomala oraz Damian Szymczak. Witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Sala Prób. Jest nam bardzo miło być gospodarzem dzisiaj tego programu i witamy Państwa ze studia koncertowego imienia Ludwika Sarskiego. My z Piotrem znamy się z innego zespołu, zespołu Neokles, w którym gramy razem od 2010 roku chyba. Tak. Więc już sporo się znamy i po kilku latach wspólnego grania w jednym zespole postanowiliśmy, że zrobimy coś razem, tylko we dwóch. I założyliśmy orkiestrę. Kilka lat temu, w 2019, właściwie w zasadzie roku 2019, postanowiliśmy założyć sobie taki duet, ponieważ odświeżyliśmy sobie film Światło Wielkiego Miasta Charlie'ego Chaplina i bardzo chcieliśmy zrobić naszą własną muzykę do tego filmu. Stąd wziął się później pomysł na nagranie płyty do filmu Brzęczący Charlie'ego Chaplina, ponieważ w zeszłym roku, 2021, była setna rocznica premiery tego filmu. Zakochaliśmy się w tym filmie i stwierdziliśmy, że to jest idealna okazja, żeby właśnie przelać naszą muzykę na papier, później nagrać to i skonstruować całą płytę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Brzdąc to jest taka druga inspiracja naszej płyty, która jest na tej płycie jest utwór, który jest jemu dedykowany. I oczywiście chodzi o film Brzdąc Charlie'ego Chaplina, stąd Brzdąc. W 2019 roku zaczęliśmy koncertować i oczywiście przyszła pandemia później, ale nie przeszkodziło nam to jakoś specjalnie, ponieważ później w 2020 i 2021 zagraliśmy sporo koncertów w Polsce, nawet za granicą. Byliśmy w Chorwacji, współpracowaliśmy z Instytutem Polskim w Moskwie i zrobiliśmy tam też koncert. No i generalnie jeździmy po całej Polsce, czy to z koncertami kameralnymi, czy z staperowaniem filmów niemych, czyli z graniem muzyki na żywo do filmów niemych. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy na nasze profile społecznościowe, gdzie będziecie mogli Państwo śledzić nasze poczynania, zobaczyć, gdzie będziemy grali najbliższy koncert oraz zobaczyć i posłuchać naszą aktualną bądź też poprzednią twórczość. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu orkiestry Ludwika Sarskiego oraz Brzdąca.